Jednogwiazdkowe opinie luksusowych hoteli są bardziej przerażające, niż ci się wydaje. Dlatego odwiedzę kilka z nich, bo każdy hotel wygląda niesamowicie. Jednak goście, którzy byli w środku, mówią coś zupełnie innego. Więc oto ja, który zrobi małe śledztwo, aby dowiedzieć się, kto kłamie. Ludzie w opiniach, a może hotele na zdjęciach. No i brzmi to jak fajny weekend, więc też zaczynamy od Poznania. I jesteśmy w Poznaniu. Specjalnie przejechaliśmy tutaj 400 km, żeby sprawdzić ten hotel. To, co jest najbardziej niepokojące, że na zdjęciach wygląda kozacko i z zewnątrz ma jakiś złoty basen, ale opinie... Opinie mówią trochę inaczej. Podczas pobytu z ukochaną, około pierwszej w nocy do naszego pokoju wchodzi obcy pijany facet, a drzwi mieliśmy zamknięte. No to nie za fajnie. Tej opinii obawiam się najbardziej, bo to jest absolutnie mój największy koszmar, że ktoś przyjdzie do mojego pokoju w środku nocy. Miejsce serio zasługuje na jedną gwiazdkę. Wykładzina poplamiona, meble zakurzone, a sufit zaprojektowany tak, abyś dosłownie wybił sobie z głowy kolejny pobyt. Zapowiada się dobrze, brudny pokój, niski sufit, jednak to, co zauważyłem na przyjeździe, że ten dach jest... Mam wrażenie trochę krzywy, więc z tym sufitem ma to jakiś sens. Nieproszony gość, karaluch, w pościeli, czystość pokoju poniżej krytyki i zero zainteresowania personelu. Wygląda na to, że w tym hotelu będę miał dzisiaj swoje nowe towarzystwo. Obcy facet, karaluch. Kto jeszcze chce tutaj wpaść? Pokój, w którym spaliśmy, był okropny. Przy każdym ruchu łóżko skrzypiało, z materaca wystawały sprężyny. Mam jakieś dziwne przeczucie, że wchodząc do tego pokoju, on się zawali. Na zdjęciach bajka, a w rzeczywistości umywalka w łazience pod delikatnym naciskiem ma ochotę odpaść od ściany i przebić się piętro niżej. Basen może na zdjęciach wielki, ale to tylko na zdjęciach. Ja się naprawdę dziwię, że ten hotel jeszcze stoi. Odpadają umywalki, są karaluchy w środku. Basen i jacuzzi zachęcają do rezerwacji, ale nic bardziej mylnego. Podczas pobytu z dwóch jacuzzi ledwo działa jedno. Basen mały. Wejdą cztery osoby, już jest ciasno. Przecież ten basen na zdjęciach wyglądał jak basen, na którym jeszcze nie byłem, on był przecież złoty, więc jestem bardzo ciekaw, jak rzeczywiście tam to będzie wyglądać. Ja mam nadzieję, że będzie działać. Wszedłem do hotelu i nic się nie sypało. Mają też takie fajne akwarium i bardzo miłą panią. Super, bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Hello. I po odebraniu karty wyruszyłem na ten brutalny test pierwszego z naszych luksusowych hoteli. Numer 111. Zgadza się, do nikogo nie wejdę obcego. Ale bym się zdziwił, jakby ktoś już tam był, nie? Okej. I lekko się zdziwiłem, bo niektóre meble były trochę podrapane lub połamane. Na przykład ten zatrzask od drzwi, ja nie wiem, co kto z nim zrobił. Jestem w tym miejscu już 4 minuty i mam swoje pierwsze wrażenie. Ten pokój ma zwyczajny rozmiar. Jeśli Grzegorz zawalił głową w sufit, ja nie wiem, Grzegorz, ile masz wzrostu, albo co robiłeś. Ej, bez kitu, nie jestem w stanie, Grzegorz, ty jest... Ale oprócz tego mamy jeszcze nasze łóżko. Klaudia pisała, że łóżko podobno bardzo skrzypi oraz wystają z niego sprężyny. Więc jest tylko jeden bardzo dojrzały sposób, żeby to wszystko przetestować. Wow! Więc przejrzałem pierwsze łóżko, drugie łóżko, starałem się to zrobić bardzo dokładnie i niczego nie widziałem. Jednak to, czego najbardziej się obawiam w tym pokoju, to że gdzieś w jakimś kącie jest schowany jakiś karaluch. Miejmy nadzieję, że nie. Nie chciałbym mieć takich kolegów, tutaj nie chcemy. Gdzieś tu! Nie. I mam wrażenie normalnie, jak ten tak ruszam, że coś zaraz na mnie spadnie. Nie ma. A pod łóżkiem? Chyba stres. Nie robi się teraz tak! I pozostaje jedyne miejsce, którego jeszcze nie sprawdziliśmy. Łazienka. Chciałem jakoś dramatycznie to powiedzieć, ale nie wyszło. Okej, zapalmy światło. Dosłownie jestem tu od 15 minut i jeszcze ani razu nie byłem w środku. Czy ktoś tu jest? Hello? Nie! Pokój czysty i odkażony. To dobrze. Okej, muszę przyznać, że pokój jest spoko, więc pytanie, czy tak samo będzie z basenem? Idąc tam, zauważyłem, że w hotelu jest trochę ciemno. Czemu tu nie ma światła? Ogólnie większość tych miejsc była ciemnych, jednak do windy dotarłem i na poziomie -1 znajduje się to, czego szukamy. Okej. Okay. Gdy wchodzicie, z lewej strony macie całą siłownię, jaki to jest duże w ogóle. Z kolei tu mamy stół do ping-ponga, tutaj bilarda. I widzę, że to naprawdę wygląda dobrze, ale najważniejsza rzecz to basen, o którym tak wiele osób pisało. W drodze na basen tak właśnie powinien wyglądać, jestem ciekaw, jak będzie naprawdę. To jest strasznie dziwne, bo na zdjęciach wyglądało kozacko. Potem zobaczyłem zdjęcia z opinii, które wyglądały nie aż tak dobrze. Ale gdy tutaj jesteśmy...
To mi się podoba, nie? Super jest. Basen specjalnie mały nie był, nie było żadnych ludzi, więc pływało się tam naprawdę, naprawdę fajnie. Jednak przypomniałem sobie, że w tym miejscu mamy jeszcze to tak bardzo hejtowane jacuzzi. Podobno są dwa, a działa ledwo jedno, tak napisał Rafał. Czy to jest prawda? Tego jestem ciekaw. Proszę bardzo, rentujecie pani, czy jest tutaj jakieś jacuzzi? Nie ma. Było. Tam, po tych schodkach do góry. Czyli było, teraz nie ma. Dobra, dziękuję bardzo. Więc chyba zepsułeś się w takim razie, opa. Więc przebrałem się i wróciłem do pokoju. Albo przynajmniej chciałem. Nie. Jaka była na to szansa? Drzwi niestety nie działały. I to nie jest jakiś problem, bo takie rzeczy się zdarzają. Choć poczułem się dziwnie, biorąc pod uwagę, że widział to mój sąsiad, który też nie mógł wejść do swojego pokoju. O, jest, trzeba było 5 razy to zrobić, ale działa. Sąsiad na korytarzu został, a ja mogłem robić już swoją wieczorną rutynę, podczas której i tak myślałem tylko o jednej rzeczy. Podczas mojego pobytu jeszcze żaden facet nie próbował wejść do pokoju, co jest spoko, i nie widziałem żadnych karaluchów. Nie ma nikogo w pokoju wyborczego, fajnie. I spało mi się naprawdę dobrze. Jesteśmy teraz w zawierciu, hotel za nami, wygląda naprawdę klimatycznie i ma bardzo wyjątkowe opinie. Stefan, zaczynam. Lubisz mroczne korytarze? Trafiasz idealnie, bo w hotelowych korytarzach brakuje żarówek i na pewno też nie zabraknie emocji podczas wieczornego wyjścia do sklepu. Okoliczna młodzież już o to zadba. Bardzo mili ludzie, za każdym razem pytają, czy masz jakiś problem. Nie planowałem dzisiaj poznawać nowych kolegów i podobnych opinii było tutaj wiele, więc co mnie to może spotkać? W łazience nie było papieru toaletowego i basen mały, chyba najlepiej prezentował się z tej całej oferty, niemniej odrzucał mnie wygląd i zapach tej wody. O tych basenach była masa opinii, że coś z nimi jest nie tak, ale na dodatek tego wszystkiego Marta jeszcze dorzuciła zdjęcie biurka, które chyba nie działa. To łóżko to bardziej Kanadyjki z obozu harcerskiego. Obok łóżka hotelowego to nawet nie stało. Ta opinia nie brzmiała jakoś podejrzanie, aż do momentu, gdy nie zobaczyłem. Kto to był? Aż do momentu, gdy nie zobaczyłem, jak wyglądają harcerskie Kanadyjki. Jestem zawiedziony obsługą na basenie. Ratownik basenu bez żadnej przyczyny skakał do mnie do picia. Wygląda na to, że musimy być czujni tak naprawdę na każdym kroku. W każdej chwili ktoś może nas zaatakować. Co to za zdjęcia? Żadne zdjęcia. Jak to nie zdjęcia? Ona co robi? Tory do kręgli bardzo zużyte, kule również, a w basenie i jacuzzi zimna woda. Czyli w sumie wszystko się sypie, od biurka aż po bilardę i kręgle. Przyjeżdżając do hotelu liczyłyśmy na kąpiel w pięknym basenie oraz jacuzzi. Na miejscu jednak jacuzzi było nieczynne, a wchodząc na basen czuć zapach moczu. W takim hotelu w przebieralni wywieszona jest kartka, proszę nie sikać pod natryskiem. Plus taki, że chociaż to jacuzzi mają i w sumie są dwa wyjścia, albo będzie zimne, albo nie działa wcale. Na co trafimy dzisiaj? W pokoju telewizor nie działa, antena odłączona, lodówka nie działa, brak klimatyzacji, a w łazience z ręcznika wyleciał karaluch. Ja już nie wiem, co jest gorsze, karaluch w pokoju czy dres na ulicy. W każdej chwili może wam tutaj coś wylecieć i z was zaatakować. Każde danie było popisem braku smaku u osoby, która je przyrządza. Danie mięsne suche i z jakimś sosem. Zakładam, że z puszki, bo nie wiem, w jaki inny sposób można uzyskać taki smak i konsystencję gówna. Oj, Adrian, dziękujemy za tę recenzję. Wiecie co? Najlepiej będzie, jeśli ja już wejdę do środka. Spójrzcie, jak tu świątecznie w ogóle. A mamy jeszcze lato, więc wyprzedzają trendy. Zameldowałem się i wkroczyłem na teren. Jesteśmy? Tych podobno ciemnych korytarzy. Coś jest w tym, że czasami nie ma może światła w korytarzu. Ale to pewnie jest jakiś czujnik tutaj, wiecie, że to za chwilę powinno się odpalić, bo tak nie jest czasami, żeby zaoszczędzić prąd, ale od razu się odpalają zawsze. No nic, przeszedłem wzdłuż niego i odnalazłem swój pokój numer 102. Uwaga, zapalimy sobie światło. Wow! No dobra, jest akcja. Jeśli chodzi o pokój, to na pewno wiemy. Nie jest tu duszno. Nie ma zepsutego biurka. Łóżka, na których Tomek nie pozostawił suchej nitki. Bo według niego są strasznie niewygodne. Jest na pewno bardzo miękko. Czujesz, że naprawdę się można tutaj zapaść. Więc pozostaje nam już tylko ostatnie miejsce w tym pokoju, które musimy sprawdzić. Łazienka. Jest kibelek, rolki obok nie ma.
ale jest tutaj. Nie jest jej za wiele, dali jedną tylko, no ale to jest lepsze to niż nic. Czy tu mamy jakiegoś nieproszonego gościa? Nie wiem. Czy coś tu wypadnie? 3, 4, uwaga. Nie. Nic nie wypadło oprócz ręcznika samego w sobie. W pokoju było wszystko w porządku, dlatego teraz rozpoczynamy prawdziwy test, zaczynając od kręgielni, która podobno jest trochę popsuta. Przepraszam bardzo, gdzie znajdę kręgielnię? Kręgielnia jest zepsuta. A, nie działa teraz? Nie działa. Żaden tor? Żaden. A, dobra. Pani powiedziała to z taką radością, że w ogóle się tym nie przejmowałem i wyruszyłem na basen, który ma jeszcze lepsze opinie. I teraz to, co musimy sprawdzić, to uwaga, bo to miejsce nie jest takie zwykłe. Podobno ma zimną wodę, ma zimne jacuzzi, woda śmierdzi, jest agresywny ratownik. To jest naprawdę dużo oskarżeń jak na jeden basen. I jesteśmy na miejscu. Czy wy widzicie, jakie to jest wielkie? Ja się spodziewałem, że to będzie taki malutki basen, a to jest ogromne. I zauważyłem, że nie ma ratownika. Powinien chyba siedzieć gdzieś tam. Ale jak widać go nie ma, więc zapowiada się, że chyba jesteśmy bezpieczni. Uwaga. Wow. Ej, patrzcie głęboko, ale jest pozadko. Nie, woda jest całkiem w porządku. Na początku wydaje się zimna. Ratownika, z tego co widzę, dalej tutaj nie ma. Więc nikt nie będzie raczej nam stał na przeszkodzie, aby sprawdzić, czy z tą wodą jest coś nie tak. Uwaga. Więc próbowałem dokładnie sprawdzić ten zapach. Wczułem się w to zadanie, muszę być szczery. Dziwnie się czuję to robiąc, nie? No więc woda wcale źle nie pachniała. Ogólnie basen był super. Pytanie, czy tak samo będzie z jacuzzi, które podobno jest zimne albo nie działa. Jedna rzecz jest podejrzana, bo jak widzicie, tutaj jest wszystko git. Ale moje pytanie, co to jest to? O tym w opiniach nie mówili, więc ja na to nie byłem przygotowany. No ale wymówek nie ma. Wchodzę do środka, czy jest zimna woda? Wow, ślisko na pewno jest, ale nie jest zimno. Mógłbym się tutaj rozłożyć, choć jedna rzecz mnie delikatnie dekoncentruje. Więc fajnie było? Po basenie musiałem zjeść kolację i całe szczęście hotel ma restaurację z doskonałą recenzją Adriana. Suche, słone i konsystencja podejrzana. Jest i nasza rolada. Pachnie dobrze. Uwaga, jest nasze danie mięsne według poleceń Adriana. Czy z tymi daniami mięsnymi jest tak, jak pisał Adrian? Zarąbista rolada. Jakby, nie, no... Sos jest też gites. No dobra. Pewnie teraz myślicie, że już wszystko mamy sprawdzone, ale jednak nie, bo niedaleko jest sklep i mój plan jest taki, aby właśnie do niego się udać. I normalnie nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego. Ale pamiętajmy, jesteśmy w hotelu Zawiercie. I Zawiercie z pewnością jest piękne, jednak okolica tego miejsca... niekoniecznie. Dlatego mam nadzieję, że nie będę ryzykował swoim życiem za to, żeby zdobyć jedną saszetkę herbaty miętowej, ale mam na nią ochotę i chcę się jej napić przed spaniem, więc wychodzimy. Na ten moment wygląda to jak miła i spokojna okolica. Czy będzie tak dalej, to się okaże. Jesteśmy na miejscu. Jest i mięta. Kozacko. Więc nie pozostaje nam już nic innego jak napisać opinię, zasnąć i jechać do kolejnego hotelu. Dojeżdżamy do Łodzi. Za mną znajduje się wejście do hotelu i możesz sobie myśleć, że przecież to wygląda naprawdę jak dobry hotel. I ja uważam dokładnie tak samo. Mają podświetlane schody, w ogóle mają kozackie zdjęcia. Jednak te opinie... nie jesteście na nie gotowi. Marcin zaczyna. Nie przespałem nocy przez bijących się gości hotelowych. Hałas dobiegający z korytarza i pokoi to jakaś udręka. Domyślam się, że różne rzeczy mogą nas obudzić w nocy, bo to normalne.
ale na to nie byłem przygotowany. Dziwne towarzystwo w hotelu. W nocy ktoś się dobijał do mojego pokoju i maltretował klamkę, próbując wejść. To nie jest dziwne towarzystwo, to prawdopodobnie są po prostu kryminaliści. Ale biorąc pod uwagę, że ktoś wcześniej tam się bił, istnieje szansa, że to ta sama osoba po prostu prosiła o ratunek. Nigdy nie wiesz. Słyszeliśmy z dziewczyną piski kobiety o 3 w nocy, która krzyczała pomocy, ktoś tu jest. Jak ktoś do niej podszedł, okazało się, że tam nikogo nie było. Chcieliśmy jak najszybciej wymeldować się z tego miejsca. Dobra, możemy zacząć się martwić. To są randomowe opinie zupełnie różnych ludzi, a razem mam wrażenie, że tworzą jakąś jedną historię kryminalną, co nie? Drzwi do pokoju są łatwo dostępne z zewnątrz i wcale nie jest bezpiecznie. A to nie chodzi o jeden pokój. Większość pokoi na pierwszym piętrze jest zniszczona. Patrz załączone zdjęcia. Dopiero gdy Mariola załączyła zdjęcie, to uznałem, że to nie jest żart. Ona wrzuciła ich tu raz... Ile ona tych zdjęć tu wrzuciła? Na zdjęciach pokoje wyglądają przyzwoicie, ale po przyjeździe przeżyłam szok. Połamana lampka nocna, łazienka ubrudzona jakimś klejem, firanki aż szare od dymu tytoniowego, nie domykające się drzwi zewnętrzne, brudne ściany. Firankę jeszcze zrozumiem, ale połamana lampka nocna? Co trzeba z nią zrobić, żeby ją połamać? Z ust Justyny padło tu wiele oskarżeń, a jak każde z nich, będę musiał poddać próbie. Co tam będzie, nie? Wow. Przepraszam. Teraz zobaczmy, co tam będzie. Ulala, spójrzcie na to, to jest naprawdę ładnie. Super, widzę. Więc gdy trochę się ściemniło, rozpoczęliśmy test tego niesamowitego miejsca. No i jest nasz pokój numer 26. To miejsce ma tyle zagadek, że ja nie wiem. Okej. No muszę przyznać, że jest delikatnie inaczej niż na zdjęciach, ale może nie będzie tak źle. Moje pierwsze wrażenie jest takie, że rzeczywiście jest tutaj troszkę ciemno. To okno jest trochę podejrzane. Miałem nadzieję, że będzie trochę większe jednak. Z kolei za tymi drzwiami znajduje się łazienka, która podobno ma być cała poklejona. No chyba nie jest. Jak widzicie, raczej wszystko się tutaj ładnie trzyma. Więc wydaje się, że raczej jest to zadbane. To, co mnie ciekawi, to jest ta lampka. Justyna pisała, że ona miała ją jakoś połamaną. Jak będzie w moim przypadku? Stabilna. Lampka działa, więc to jest kolejny plus. No i nie ma co. Te ściany tutaj, no być może one nie są najlepsze, ale może jakoś specjalnie tego nie widać. W kamerze. Jednakże to, co najbardziej mnie tutaj interesuje, to co będzie działo się tutaj w nocy. Podobno mają się ludzie bić, potem ktoś ma nam wchodzić do pokoju, a na końcu krzyczeć. To jest naprawdę mieszanka wybuchowa w tym momencie. Jednak zanim w ogóle do tego dojdzie, bo to pewnie jeszcze trochę czasu na to trzeba, jestem bardzo ciekaw stanu naszego łóżka. I łóżko było w porządku, leżało się całkiem przyjemnie, nawet mimo, że za ścianą słyszałem różne dziwne dźwięki. Jednak to, co moją uwagę przykuło najbardziej, to drzwi. Bo biorąc pod uwagę te opinie, te drzwi nie są wcale takie zwykłe. Mariola pisała, że te zamki są bardzo poniszczone i właściwie bardzo łatwo jest wejść do pokoju z zewnątrz. Zaraz się okaże. W międzyczasie sprawdziłem, że na razie nikt nie próbuje tutaj wejść. Jedynie to strasznie głośno słyszę innych ludzi. Ale z tego, co widzę, to jeśli chodzi o nasze zamki, nie wyglądają, jakby ktoś próbował, nie wiem, je wyrwać, czy coś. Wyszedłem na korytarz, aby sprawdzić, czy jest głośno i muszę przyznać, no to nie było najcichsze miejsce. Jednak nie spodziewałem się, że wśród tych wszystkich dźwięków usłyszę coś takiego. Co to było? A się zaszyłem. I tu coś przybiegło, czy mi się wydawało? Ej, przysięgam, mam gęsią skórkę, nie teraz. To by wyjaśniało, dlaczego jakaś kobieta krzyczała w nocy, więc po takim dźwięku ja już nie miałem wyjścia. Musiałem sprawdzić, czy coś znajdziemy wreszcie w hotelu. Przeszedłem pierwsze piętro, drugie piętro i na końcu zauważyłem jakieś duże, stalowe drzwi z podpisem dźwig służbowy. I nie mam pojęcia, co to oznacza. I idąc dalej, to co podejrzanego znalazłem, to popsute kontakty. One były wszędzie i naprawdę ja nie potrafię tego wyjaśnić. Fajne w tym pokoju jest to, że karta w sumie nie jest specjalnie potrzebna, bo nie musicie jej tutaj wkładać. Od razu się świeci. I spróbowałem zasnąć z myślą, czy w nocy ktoś będzie chciał tu wejść. Przetrwaliśmy noc i słuchajcie, mam aktualizacje. Dobre i złe. Zacznę od tych dobrych. Nigdy do pokoju nie chciał nam wejść. O 3 w nocy nikt nie krzyczał, ani się nie bił.
Choć w sumie tego ostatniego no nie jestem pewien, biorąc pod uwagę, że w tym hotelu są różne dziwne dźwięki. Jednak z minusów, to ja w sumie odkryłem coś, czego w sumie nikt w opiniach tutaj nie pisał. Chodźcie, pokażę wam. Wchodzicie sobie tutaj do łazienki. Otóż zlew jest krzywy. Jeśli chcecie sobie położyć tu szczoteczkę, to ona wam spada. Za każdym razem. Stój. No dobra, no więc jak widzicie, to jest coś. Ja to zauważyłem. I jesteśmy teraz nad morzem i to jest prawdopodobnie jeden z najdroższych noclegów w moim życiu. Miałam trzykrotny, fałszywy alarm przeciwpożarowy po północy. Obsługa nie miała pojęcia o bezpieczeństwie. Chciałbym się wyspać, a zapowiada się, że co chwilę będziemy się budzić przez alarm przeciwpożarowy. To jest chyba ostatnia rzecz, jakiej bym tutaj chciał, nie? Pani Pro napisała. Cena pobytu za dwie noce 2030 zł, a w minibarku mieliśmy otwarte i prawie w całości zjedzone Pringlesy. Nic dziwnego, że pani Pro się wkurzyła. Płaci tyle kasy, a ktoś wyżarł jej wszystkie Pringlesy. Tylko, że słuchajcie dalej, bo to jeszcze nie koniec. Pani z recepcji powiedziała, że basen jest tylko trochę ogrzewany i jest dla odważnych. Żaden z gości najwidoczniej nie był na tyle odważny, bo nikt z basenu nie korzystał. Oboje wiemy, kto dzisiaj będzie musiał tam wejść. Dzisiaj jest taka pogoda, że mam nadzieję, że ten basen naprawdę będzie ciepły. Sufit w pokoju popękany, ściany obok łóżka popękane, firana brudna od krwi. Lub jedzenia. No to jest całkiem dużo, jak na jedną opinię. I nie mogę skłamać, to jest trochę niepokojące. Widzisz krew na zasłonie, co sobie myślisz? Administracja internetu napisał: musiałem spać na kanapie. Po prostu to tyle. Może faktycznie to jest jakiś bardziej poważny powód, więc my nie możemy tego zignorować. Przez dwa dni zastanawiałem się, co to za czarne coś na ścianie. Myślałem, że jakiś kawałek materiału, bo serio, sporego rozmiaru. Okazało się, że to wielki pająk, który niestety, ale dokończył żywota pod moim klapkiem. Jarek poszedł na całość i nie chciałbym być tak brutalny jak on, więc mam nadzieję, że go po prostu nie spotkam w nocy. W sensie pająka, a nie Jarka. Choć Jarka też. W basenie pływały owady, sam pokój bardzo mały jak na ten standard, a kiedy schyliłem się pod swoje łóżko, znalazłem resztki śniadania po poprzednich lokatorach, więc raczej sprzątane nie było. Jestem naprawdę niesamowicie ciekaw, co będę mógł znaleźć w swoim pokoju, bo na pewno coś tam na mnie czeka. Nie wiem tylko co, ale jestem gotowy, żeby to sprawdzić, więc wchodzimy. Super, dziękuję, jesteście. Jest ładnie. Bo faktycznie, winda przeszklona, na korytarzu macie ładne zdjęcie morza, ale to nie może nas rozproszyć przed brutalną oceną pokoju 231. Dam dararam. Drzwi działają. O kurde. Dobra, ponieważ pokój, w którym jesteśmy, ma kilka swoich brutalnych oskarżeń, najpierw zajmiemy się właśnie nimi. Następnie udamy się na strefę basenową, aby sprawdzić, czy rzeczywiście jest tam aż tak źle, jak pisali w tych opiniach. I krok trzeci, dowiemy się, co administracja internetu miał na myśli, że nie mógł skorzystać z tego łóżka. Więc zaczynajmy. Według jednego z gości, pająk powinien znajdować się właśnie w tym miejscu. Nie wiem, czy to jest jakoś bezpieczne tutaj wchodzić. Uwaga, czy ktoś tam jest? Halo, dzień dobry. Coś tam chyba leży, no ale pająk to nie jest. Czy na zasłonie? Jest jakaś plama krwi. Ale nic takiego szczerze tutaj nie widzę. Może obok firany na zasłonie jest trochę brudne. Czy ściany są popękane? Tutaj jest jakaś dziura, no ale w sumie nawet jakoś jej nie widać. Mamy tu jeszcze jedną opinię do sprawdzenia, bo pani Pro była wściekła, że zapłaciła za to wszystko 2000, a ktoś zjadł jej Pringlesy. I nie powiem, też bym był zły. Więc mam nadzieję, że w naszym barku też tutaj będą. I już widzę, że nie ma. Ani otwartych, ani w ogóle żadnych. Mateusz wspomniał, że pod łóżkiem można znaleźć różnego rodzaju smakołyki i przekąski, więc odpalam latarkę, bo tam jest dosyć ciemno. Okej. I niestety nic nie znalazłem. Pokój mieliśmy sprawdzony, a więc byłem super ciekawy, jak będzie wyglądać okolica tego hotelu. Że przejście wam się podobało, bo musieliśmy przeteleportować się do miejsca, które jest tuż obok naszego hotelu. Można! Spójrzcie, jak pięknie. Ludzi też jest tu trochę. Tam są jacyś, tam też idą. A tak na poważnie, to po prostu chciałem zobaczyć nasze piękne morze. Lubię tutaj być, nie? Dobra, możemy już iść.
gdy wieczór nastał, byłem gotowy na misję basenową. Do testu basenu potrzebowałem przebrać się w jedyny porządny strój. I tamto miejsce oskarżone jest, że basen jest bardzo zimny, bardzo mały i tylko dla odważnych. I to mnie w sumie przeraża. Jest nasz basen! Tego wieczora pogoda na basen być może najlepsza nie była, ale odwrotu już nie ma, bo basen ma za wiele oskarżeń, żebym mógł go tak po prostu zostawić. To co ja mogę o nim powiedzieć, to że na pewno jest czysty. Nie widzę owadów tutaj żadnych pływających. To jest duży plus, nie ma tutaj nic, co by mnie niepokoiło w tej wodzie. Myślę, że jedyną niepokojącą rzeczą w tym basenie to jestem ja. Być może basen jest dla odważnych, a być może goście hotelowi to są po prostu miękkie fajki. Za to najwyraźniej okazuje się, że cały ten hotel ma jeszcze kilka nierozwiązanych zagadek. W tym hotelu jestem już od kilku godzin i jeszcze ani razu nie wybuchł alarm przeciwpożarowy, więc na ten moment jest fajnie. To co potrzebujemy zrobić, to sprawdzić, czy aby na pewno z tym łóżkiem jest wszystko w porządku. Dlaczego zamiast spać tutaj, ktoś postanowił spać tam? Przysięgam, że jeszcze wcześniej tutaj się nie kładłem, a nawet nie korzystałem z tych poduszek, więc nie wiem, czego mogę w ogóle się tutaj spodziewać. Dlaczego on musiał spać na kanapie? To jest moje pytanie. Więc chciałem przejrzeć łóżko, czy może faktycznie jest coś niepokojącego. Nie no, łóżko jest czyste, więc stary, nie wiem czemu musiałeś spać na kanapie. Ja już nie będę pytał, ja już zostawię ten temat, okej? Więc nie pozostaje nam już nic innego, jak sprawdzić, czy w środku nocy nie wybuchnie potrójny alarm przeciwpożarowy. A póki co, dobranoc! Co jest grane? Słyszycie? Pozostanie na miejscu i oczekiwanie na dalsze instrukcje lub opuszczenie budynku. Ej, trzecia w nocy jest, co jest? Co jest grane? Straż pożarna przyjechała, ej. Czy w tym hotelu jest dalej bezpiecznie? Ja nie wiem, co tu się dzieje. No, ale nie ma co, chyba tak.